Dzień dobry, to już dzisiaj, 30 marca, Dzień Hofdeja, w którym przyszli hofmaniacy, hofmaniaczki odwiedzają naszą szkołę, a my, czyli Nadia Jerecka i Bruno Krzosek, najlepsza ekipa od reportażu, sprawdzi dla Was, jakie są ich nastroje i jak oceniają naszą szkołę. Zapraszamy! Tam jest koniec kolejki, także... Dominiku, czy ja Ci przeszkodzę w robocie? Ja Ci zadam parę pytań. Ale szybko. Powiedz, jak nastrój? Czy dużo osób wchodzi, czy liczysz tak na oko? Wiesz, jakie są w ogóle liczby? Liczb nie wiem, ale bardzo dużo osób, cieszy nas zainteresowanie i ogarniamy wszystko na bieżąco. I rozumiem, że doskonale spełniasz się w swojej roli. Bardzo Ci podoba. Oczywiście, bardzo się cieszę, że mogę zachęcać ludzi do tego, żeby wybrali dobrą drogę. Czyli drogę do Hofmanowej. Bardzo dziękuję, Dominiku, pełen profesjonalizm. Dziękuję pięknie. Dobry! Porwana do wywiadu, to jest mini wersja mojej przyjaciółki Weroniki Zielińskiej. Rozumiem, że idziesz ślady siostry. Tak. Chcesz przyjść do Hofmanowej? Tak, bardzo. I czy będzie to szkoła twojego pierwszego wyboru? Ja myślę, że jak najbardziej. Dobra, powiedz mi proszę, kochana, czy ty się stresujesz egzaminami? Bardzo. Stresujesz się egzamin? Czym się stresować? Nie wiem, miałam trudne wczoraj, przez ostatnie 3 dni. Się boję, jak mi poszło, szczerze. Nie mam zielonego pojęcia, czy dobrze, czy źle. Ale wierzę, że dostaniesz się do naszej szkoły. Mam nadzieję. No, my też mamy nadzieję, ponieważ takich kandydatów to tylko ze świecą szukać. Dziękuję bardzo. Nie ma przejścia, dzień dobry. Jak to nie ma przejścia? Jak to nie ma przejścia? No Hofday jest. Hofday jest? No Hofday jest. Nie spodziewałam się, kurde. Tak właśnie zastanawiam, co są ludzi. No, przyszli hofmaniacy oczywiście. Przyszli hofmaniacy. A ty to co? Ochrona. Widać, tak. Widać. Ochrona. Ochrona, Magdalena Mucha. Jak ci się podoba twoja pucha? Bardzo fajnie. Czy dochodziło już do jakichś rękoczynów? Nie, bo jeszcze nie mieliśmy żadnej grupy. Ale jak będzie trzeba, to kogoś spierzesz. Tak, dokładnie. Ja tak. Dla Hofmanowej? Wszystko. Dobry, wywiady Hofmanowej Telewizji. No, dzień dobry, musisz głośniej mówić. Dobrze, mówię głośniej. Mówisz głośniej. Kim ty dzisiaj jesteś? Ja jestem oprowadzającym tutaj, będę oprowadzał ludzi. Będziesz jeszcze, żeby nie oprowadzałeś. No będę, powiedziałem. A, dobra. Pokaż koszulkę z tyłu, ponieważ jest niesamowita. Czy możemy zrobić zbliżenie na koszulkę? Kto projektował i kto padł na pomysł takiej foki? Pani Michalina Mazur z naszej klasy, pierwsza F. Pozdrawiamy panią Michalinę. Pozdrawiamy panią Michalinę Mazur. Czy masz coś jeszcze nam do dodania, czy robota czeka? Czeka robota. Poważna praca tutaj czeka. Tak, dobry powód, żeby skończyć wywiad. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam jesteś serdecznie. Jesteś moją stałą osobą. Powiedz mi, co ty w ogóle dzisiaj tutaj robisz? Kim ty jesteś? No, ja tutaj pomagam po prostu. Pomagasz. Przyszedłem tutaj pomagać. Jak widać, tutaj jest kolejka i trochę pomagam kandydatom. Odpowiadam na pytania wstępne, tak? Dobrze, że jesteś. Powiedz mi, czy wyczuwasz w nich taką energię przyszłych hofmaniaków? Czy widzisz osoby, które po prostu na oko widać, że nadadzą się do naszej szkoły, do naszej elitarnej hofmanowej? Nie widzę, to widać naprawdę. Nie to, że oceniał po ludziach, ale oceniam. Widzę, że są to tacy potencjalni, naprawdę mocni kandydaci, którzy tutaj przyjdą, wesprą naszą szkołę i stworzą niesamowitą atmosferę po raz kolejny. I w ogóle fajne jest to, że oni mogą w końcu na żywo to zobaczyć, a nie tak jak my, tylko online. Dlatego ja po prostu musiałem tutaj skorzystać i też zobaczyć, jak to wygląda, bo sam nie wiem. Prawda? Tak, to jest bardzo fajne. Dla nich dzień otwarty i dla nas otwarty. Dokładnie. Zwiedzamy Hofmanową po raz pierwszy. No dobrze, jak ty wierzysz, że to będą dobre osoby, to ja ci wierzę. I co, i tylko czekać do przyszłego roku. Dokładnie, czekamy na nowych hofmaniaków i zapraszamy serdecznie. Zapraszamy! Zaczynam się bać. No zaczyna się pan bać, a to pana się zazwyczaj boją. Tak, jak najbardziej. Jak od najbardziej. Tego jestem. Tak. Z tego pan jest, czy straszy pan trochę tutaj kandydatów, już przygotowuje na to, co się będzie działo? Tak, oczywiście, że przygotowuję. Oczywiście mówię o pokolorowaniu, drwalach, o piątkach i szóstkach też. Ale da się dać. Oczywiście, że się da, ale to już zależy od was. I to zależy od chęci. A jak w ogóle ocenia pan, czy widać w rękach siłę i moc do uciskania? Ponieważ z doświadczenia wiem, że na lekcjach nie będzie łatwo. Oczywiście widać potencjał, myślę, że jeszcze coś z nich urzeźbimy. Na przyszłe łosie. Tak, zdecydowanie łosie. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie przeszkadzam, bardzo. Ponieważ trzeba tutaj oprowadzić nowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marzyliście o tym, żeby dostać wywiad, prawda? Bardzo. Oczywiście. No. Tak, oczywiście, że tak. Powiedzcie mi, co wy tutaj robicie. My, tutaj jest duży ruch bardzo, więc my dbamy o to, żeby ludzie się nie pogubili. Tak, widać duży ruch, czy możemy pokazać duży ruch? Idą z tej, tam idą i tak dalej. Aha. Więc trzeba tutaj ciężko. Bardzo ważne. Ciężko się, kurde, widzę mnóstwo ludzi. Oka, tak. Jesteście z Matfis. Kisz. Będzie najlepsze koszulki. Kto projektował? Ja robiłem, naprawdę. Ty robiłeś? Nie, to szacunek. Dziękuję bardzo. Możemy pokazać tył. Mamy tył, no. Bo to są i przód, i tył. Czy możemy nabyć gdzieś takie koszulki, czy to jest limitowana edycja? No, to są limitowane, niestety. No kurde, już myślałam, że taką zdobędę. No, niestety, nie. No to najwyżej muszę komuś ukraść.
Zaplanuję, zaplanuję kredyt. Dziękuję bardzo. Pa! Powiedzmy, że czy jesteś przyszłym hochmaniakiem? Prawdopodobnie tak. Ale już mentalnie, wiesz, trzeba manifestacja, czy już mówisz o sobie hochmaniak i to się spełni? Nie wiadomo jeszcze. Co, hochmanowa nie idzie na pierwsze miejsce? No nie, no prawdopodobnie idzie, prawdopodobnie. Fajne klasy. Jaka bardzo... Cię interesuje? Prawdopodobnie matfiz chem albo matfiz inf. No bo biologia niezbyt, ale... No tak, bardzo fajny budynek, za tym się podoba akurat. Rozumiem, że drugi Einstein. No tak, oby. To pamiętaj o nas. Dobrze. Dobrze, ja nas pamiętam. Ja zobaczysz, to jest nagrane. Zwrócimy się do ciebie i będziemy cię szantażować. Hania! Już wychodzisz? Ja mam British Council. Masz British Council, to będziemy robić sobie wywiad, jak będziesz iść. Dobrze. To jest widać hochmaniaczka, czy ją się interesuje się czym? Angielskim. Chodzi specjalnie na zajęcie i trzeba ją nędzić 2 dni w tygodniu. Czy wyczuwasz w hochmaniakach tutaj przyszłych vibe hochmaniaków? Myślę, że jest zdecydowana część osób, które nadadzą się do naszej szkoły. Myślę, że zaakceptujemy. To ty będziesz rozpatrywać? Ja będę rozpatrywać wasze prośby, proszę państwa. Chcemy osoby aktywne, chcemy osoby z pasją, chcemy osoby ambitne. Czyli takie jest... jak? Takie jak ja, takie jak Nadia, takie jak Bruno za kamerą. Przepraszamy. Idziemy do tyłu, kameramen. Zaraz się zabiję. I co bym chciała jeszcze powiedzieć? Słowa, jak to jest? Może jakieś słowo do przyszłych kandydatów? Nie, prosto w kamerę, prosto w kamerę. Tak. To nie jest szkoła dla kujonów. To są słowa Anny Kramer-Plickiej, pani profesor. Z którymi się zgadzamy. Absolutnie. Weronika Ziemska, z tej strony Maria Jacka i rozmawiam właśnie z przyszłą szefową Festiwalu Teatralnego 12 minut. Dzień dobry. Dzień dobry, jak się czujesz, czy właśnie zadaję wszystkim to pytanie, ale to jest bardzo ważne pytanie. Jak oceniasz kandydatów? Moim zdaniem kandydaci są świetni. Widzę ten błysk w oku, więc mam nadzieję, że rzeczywiście we wrześniu przywitamy tutaj mnóstwo super zaangażowanych ludzi, między innymi takie też wydarzenie jak festiwal. Nie ukrywam, że bardzo na to liczę, ale rzeczywiście na razie nie zawodzą. Rozumiem, robicie to właśnie na to, żeby zachęcić ich, żeby się zaangażowali w tę niesamowitą inicjatywę, jaką jest festiwal. Oczywiście, zachęcamy, opowiadamy, no zresztą mówimy samą prawdę, bo festiwal jeden, drugi, tutaj mamy również przedstawicieli jeszcze wielu innych tutaj naszych szkolnych wydarzeń, opowiadają po prostu o tym, jak to u nas wygląda i myślę, że to zachęci rzeczywiście osoby, bo to są świetne okazje do tego, żeby zacząć coś nowego albo się sprawdzić w jakiejś super roli. Jak widać, hochmanowa specjalnie dzisiaj na dzień otwarty wywiesiła te piękne dyplomy. No, co ja wam powiem, jest się czym pochwalić. Dzień dobry. Jezu, głośno, mówię głośno ode mnie. Przepraszam. Co ty robisz w ogóle? No prowadzę ludzi, no tutaj te biedne ósmoklasistki i ósmoklasiści chodzą. No trzeba ich nakierować, co tutaj się dzieje, co to jest ze szkoła. Słuchaj, może nie każdy będzie dzisiaj w stanie być pochmalowej, ale miejmy nadzieję, obejrzy ten niesamowity reportaż. Ty jesteś tutaj w pierwszym klasie, powiedz mi, gdybyś miał się cofnąć o rok czasu, czy nadal byś wybrał pochmalowej? No oczywiście, to jest tak super szkoła. Proszę państwa, powiem państwu, że... Innej szkoły na pewno bym nie wybrał. Tylko Hoffmanowa. Tylko serduszka. Hoffmanowa, no proste. Hoffmanowa w serduszkach i robimy serduszka. Powiedz mi proszę, ile już tu w kolei jesteś? Godzinkę i 8 minut. Samorząd się nie spóźniał. Samorząd nigdy się nie spóźniał. Nigdy się nie spóźniał. Zawsze na czas. Zawsze na czas. 14.59 to byliśmy tak z tego, idealnie. Rozumiem, rozmawiacie tutaj z kandydatami, przekonujecie ich. Tak, zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby, jak przyjdą na szkoły we wrześniu, żeby angażować się w pracę samorządu. Pokazujemy, co zrobiliśmy przez ostatni rok, mamy super plakaty i odpowiadamy na różne pytania takie z zakresu, wiecie, ogólnie dotyczących szkoły. A jakbyście mieli poradzić coś kandydatom, czy co by to było? Angażujcie się od samego początku, już w pierwszej klasie, pierwsza klasa, listopad, festiwal, idealny moment na to, żeby zacząć działać, bo potem myślę, że to będzie już tylko procentowało i w tym, jakie będziecie posiadali zdolności i w tym, ilu ludzi poznacie, więc same plusy. Jesteście otwarci na wszystkich. Tak. Wiadomo. Dziękujemy wam bardzo, to by było już na koniec reportażu. Zbadaliśmy naszych przyszłych hochmaniaków, nasze przyszłe hochmaniaczki. Mi się wydaje, że jest dużo potencjału, ale też, że podobała im się szkoła, usłyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii. No i co ja mam poradzić? Widzimy się za rok, kochani, a teraz odjeżdżamy! Pa, pa!